czyli blędzior. Nie próbuj speedstacków. GP Speeda i tak niedługo usuwają. To się baw póki możesz. Okej. Okay. Czemu? Bo podobne te exploity psuje gry, bo niektóre takie klamy jak Easy Demon napisały, że to jest exploit, bo nie ma metody, żeby to uniknąć. Ktoś jest tłusty i mu się nie chce skoczyć przed GP, to tak jest. Nie robisz bardzo użytecznej taktyki. Jakie? Po taranie najpierw przytrzymujesz lewy przycisk myszy i od razu się przyciągasz, najpierw zaczynasz trzymać lewy i potem prawym pomocą przyciągasz blisko człowieka. Takie GP zrobisz od razu po tym. Rozumiem. Mogę ci pokazać jak chcesz, jak skończysz mecz. Wziąłem u Valona to. No, Valon to robi. To jest taktyka flexu w konsoli, ale działa. Nie ma to jak zjebać tak pustą falę. No. Ile ty tego samego FOV sobie dałeś? Moja gra jakoś tak mniejsza się wydaje. Nie, źle to próbujesz robić. Jak to zrobić? Chodź cisz. Szybko pokażę. No.
Nice one. Nice one. Wyprzyły mi się. Aha, zrobiłeś falę centralnie na nim i się nie zarejestrowała i nie zgasiła mi czar. Nie, on stoi tam z mnikiem i odbiega. You're stuck, nigga. Skończysz na spinowo, to ja mam wyrokuj. Warfully opponent. Rób speed stacków, baw się GP speedem, póki go nie usuną.
Digital Scripts powiedzieli, że mają informację o tym długu i pracują nad jego rozwiązaniem. Musimy to wstrzymać. Zamierzam że podobnie się to sobie nie zrobi. Człowiek da, a człowiekowi nic nie nerfą, tylko owcy GP Speed zabierają. Świetnie, to już człowiek zupełnie nie, znaczy łowca już nie będzie zupełnie miał szans. Kompletnie. GP Speed to była jedyna nadzieja tak naprawdę dla łowcy. Jeszcze to usuwają. Amenu. Próbuj wyskerala, tylko wali normalnie GP Speedy, on nie bierze w ten styl. Nic sobie tu nie doradzę, zwłaszcza, że tej taktyki i tak zaraz nie będziesz miał.